Cześć! Dziś przepis na orzechowiec z jabłkami prażonymi czyli niezwykłe ciasto domowe w kształcie torcika. Bazą jest tutaj biszkopt orzechowy, który nadaje niepowtarzalnego smaku i tekstury. Delikatne prażone jabłka, pełne soczystości i aromatu stanowią idealne uzupełnienie, a masa z mascarpone nadaje ciastu niezwykłej jedwabistej kremowości. Na samym szczycie tego pysznego ciasta znajdują się posiekane orzechy włoskie. Otulone po lewą karmelową. To prawdziwa uczta dla podniebienia, która zaspokoi Twoje słodkie pragnienia. Nie czekaj dłużej, zrób te pyszne ciasto z orzechami i podziel się ze mną swoimi wrażeniami. Mm -hmm. Krok pierwszy: biszkopt orzechowy. Do misy miksera wlewamy białka z sześciu jaj średniej wielkości i zaczynamy ubijanie na średnich obrotach miksera. Po minucie ubijania, gdy białka się spienią, wsypujemy szczyptę soli. A po dwóch minutach ubijania, gdy piana powiększy swoją objętość, wsypujemy 200 g cukru. Cukier wsypujemy stopniowo, miksując na średnich obrotach miksera do momentu, aż cukier całkowicie się rozpuści, a piana zrobi się sztywna i liśniąca. Cały proces ubijania białek od początku do końca powinien trwać około 12-15 minut. W miseczce roztrzepujemy 6 żółtek. Wlewamy do ubitych białek i mieszamy. Gdy składniki się połączą, wsypujemy 100 g zmielonych orzechów włoskich lub laskowych i 125 g mąki pszennej tortowej. Robimy to na przemian mieszając delikatnie szpatułką i zwracając szczególną uwagę, aby dosięgnąć do dna misy. Bo tam lubi osadzać się mąka. Przelewamy do tortownicy o średnicy 24 cm, wyłożonej tylko na spodzie papierem do pieczenia. Boków foremki niczym nie smarujemy. Wyrównujemy powierzchnię i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w funkcji góradów w 170 stopniach Celsjusza przez 45 minut. Każdy piekarnik inaczej piecze, więc trzeba to mieć na uwadze. Od razu po upieczeniu wyciągamy z piekarnika i pozostawiamy około 10 minut do lekkiego wystudzenia, po czym wyciągamy biszkopt z foremki, odwracamy do góry spodem, ściągamy papier do pieczenia i pozostawiamy do całkowitego wystudzenia. Wystudzony biszkopt przekrawamy na dwa blaty. Krok drugi mus jabłkowy. Do rondelka przekładamy 800 g prażonych jabłek. Mogą to być gotowe już kupne jabłka ze słoika, lub można zrobić samemu. Przepis na domowe jabłuszka ze słoika znaleźć można na moim kanale lub na moim blogu. Link do tego przepisu będzie na dole w opisie tego filmu. Wlewamy pół szklanki gorącej wody, włączamy grzanie kuchenki i zagotowujemy. Gdy zawartość rondelka się zagotuje, wyłączamy grzanie kuchenki. Wsypujemy dwie galaretki o kwaskowatym smaku. Ja tutaj mam jedną żółtą cytrynową i jedną przeźroczystą. Każda z galaretek ma 77 g proszku. Mieszamy do rozpuszczenia proszku, ale już nie gotujemy. Odstawiamy do wystudzenia. Krok trzeci. Pącz. Do szklanki wlewamy wodę. Zapełniamy jedną czwartą szklanki. Dodajemy jedną łyżkę soku z cytryny i jedną łyżkę cukru pudru. Mieszamy składniki ze sobą i odstawiamy na chwilę. Krok czwarty. Składanie ciasta i krem mascarpone. Dolny blat biszkoptu orzechowego nasączamy połową ponczu. Nakładamy rand. Jest on potrzebny, bo w ten sposób będzie się lepiej ciasto składało i później podczas chłodzenia nic nie wypłynie. Na nasączony ponczem biszkopt wykładamy cały mus jabłkowy. Wyrównujemy powierzchnię i wstawiamy do lodówki na czas przygotowania reszty składników. W tym czasie mus powinien lekko stężyć. Do misy miksera wlewamy 500 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 30%. Wsypujemy 3 łyżki cukru pudru oraz coś waniliowego. U mnie to wanilia w proszku. Miksujemy na średnich obrotach miksera i od razu dodajemy 500 g serka mascarpone. Również schłodzonego. Miksujemy do momentu, aż składniki się połączą, a krem stanie się gęsty. Połowę kremu mascarpone wykładamy na lekko stężały mus jabłkowy. Wygładzamy powierzchnię kremu. I kładziemy drugi blat biszkoptu orzechowego. Biszkopt należy nasączyć pączem. I położyć nasączoną stroną na kremie. Dociskamy go lekko. Górę również możemy nasączyć pączem. Wykładamy resztę kremu wyrównując. Krok piąty: dekoracja. Na górę torcika wysypujemy około dwóch garści posiekanych orzechów włoskich. Polewamy karmelowym sosem do lodów. Karmel można pominąć. Wstawiamy torcik do lodówki na dobrych parę godzin, a najlepiej zostawić na noc w lodówce. Na drugi dzień ostrożnie ściągamy rant z torcika. Ja polałam jeszcze raz sosem karmelowym. I tak prezentuje się torcik orzechowo-jabłkowy. Torcik jest przepyszny. Zrobiłam go specjalnie na spotkanie z widzami. A filmik z tego spotkania możecie zobaczyć na moim drugim kanale. Kanał się nazywa Grecki Świat Ryty. Publikuję tam filmy vlogowe, Czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Torcik, jak widać, jest stabilny, mięciutki, pięknie się prezentuje i co najważniejsze, jest rewelacyjny w smaku. Dziękuję Wam za oglądanie, i na koniec zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, to będziecie na bieżąco z nowymi przepisami. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!